Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam Państwa serdecznie w naszym cotygodniowym paśmie wieczornym, jak zwykle we wtorek, poświęconym sprawom piśmiennictwa, literatury, książkom. Dziś będzie mowa o książce niezwykłej, Pośród klęsk i zwycięstw. Fascynująca relacja z życia polskiej rodziny, której nie załamują dwie wojny światowe, ucieczki, przesiedlenia, komunistyczne prześladowania i utrata majątku. Autorka, urodzona w 1906 roku, przeżyła niemal 103 lata i jest świadkiem historii XX wieku. Razem z mężem wychowała piątkę dzieci wiernych hasłu Bóg, honor i ojczyzna. Gościmy dzisiaj w studiu syna autorki tej książki, pana Jacka Mycielskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Który przyjechał do nas specjalnie z Włoch, a także fotografa, wydawcę tej książki, Janusza Rosikonia. Dobry wieczór. Panie Jacku, pana mama żyła aż 103 lata. Można powiedzieć, że ta księga jest zapisem jej życia. Czy ona pisała swoje wspomnienia na bieżąco, prowadząc coś w rodzaju dziennika, czy też spisywała je już później, post factum? No więc moje zdanie na ten temat będzie bardzo subiektywne. Jestem synem, kocham moją matkę i zawsze do obiektywizmu i do jakiegoś spojrzenia takiego z boku mi bardzo trudno. Jestem szalenie z tym zbliżony do tej książki i powiem, mama opisała 100 lat. Pisała drobne jakieś swoje uwagi czy myśli w zeszytach, ale naprawdę narrację pisała już w wieku, nie wiem, 80 lat czy 90 lat i w zeszytach, jak kolejno, jak było troszkę czasu, jak nie musiała się martwić o dzieci, o wnuki, jak była u nas wizytą. A ja przeżywam tą książkę bardzo dogłębnie, bo ze 100 lat mamy narracji, co najmniej 60 lat tych lat brałem w nich udział i ciałem, i duszą. I moje pierwsze wspomnienie, jak byłem maleńkim dzieckiem, to jest wagon bydlęcy ze słomą, z krową i z kozą tuż obok. A ja na rękach matki, to jest pierwsze, co zapamiętałem, co mi się... Miałem wtedy 2 lata, rok 46. Czyli od tego 46 roku przez 60 lat, bo mama skończyła pisać w 2008 roku, uczestniczyłem w tym. Także ja tutaj każdą stronę przeżywam. A teraz powiem, że nie wiem, 2 dni temu rozmawiałem z moim synem, który mi mówi: ach, cudownie, że mogę to czytać, cudownie mogę zobaczyć, skąd się wzięła moja taka, a nie inna tożsamość. Mogę zobaczyć, dlaczego takie były zachowania moich rodziców i dlaczego ja mam zakodowane różne inne zachowania. Ja to wszystko odnajduję, mi to brakowało. Przyznam się, że to bardzo się z tym ucieszyłem. A nie dalej, jak dzisiaj rano ktoś do mnie dzwoni, ktoś czytelnik książki, bo już można tę książkę wszędzie dostać, i mówi mi: wiesz co, mi tego brakowało. To jest cała historia generacji i ich wartości, która była wymazywana i my już tego nie wiemy. My już tego nigdy nie dostaniemy. My już się o tym nie dowiemy. My teraz się zajmujemy pieniędzmi, jakąś tam rozrywką, a nie mamy tej bazy, którą wyście jeszcze dostali. Bo już tego nam nikt nie mówi. Tej całej klasy nie ma. Zginęła, wyjechała, albo została zmodyfikowana, jeżeli tak mogę powiedzieć, przez no, całą powojenną no, propagandę. Jak to dobrze, że mogę to czytać. Ja jeszcze pogadamy na ten temat, bo my się patrzymy w tej chwili na Zachód, bo tam na Zachodzie to było zawsze lepiej, na Zachodzie nie było jeszcze tych wszystkich rzeczy, które myśmy tutaj mieli w krajach bloku. Czyli się patrzymy tam, no i ciągle się tam patrzymy, a nie powinniśmy, chcielibyśmy wrócić i wiedzieć, bo jesteśmy, no, mamy skarby, które nie wszyscy mają. No właśnie, trzeba wracać do tych korzeni i ta książka, można powiedzieć, jest takim przyczynkiem do historii
polskiego ziemiaństwa, pewnej klasy społecznej, pewnego środowiska, także pewnej generacji, która, no właśnie, czy odeszła w przeszłość, odchodzi, czy też trwa? Jak z pańskiego punktu widzenia to wygląda? No, myślę, że bardzo trudno będzie wrócić do tego, co było, odnowić, pielęgnować te wartości, które wtedy były ważne, istotne, co nie znaczy, że cokolwiek trzeba oddać walkowerem. To znaczy, starajmy się nie zapomnieć, starajmy się odkłamać, co zostało zakłamane, starajmy się pokazać, starajmy się te wartości, które były, które się nie zmieniają. Nieprawda, że się jakieś wartości nie zmieniają. Kto je zmieni, może potem pożałować. I na ogół to, co było kiedyś ważne, to, co było kiedyś istotne dla honoru, dla ojczyzny, dla rodziny, to samo jest. Jeżeli ktoś myśli inaczej, niestety w pewnym momencie pożałuje. Mogę tak powiedzieć? Można tak powiedzieć. Ta książka też pokazuje na wartość polskiego pamiętnikarstwa, pewnych zapisów pozostawionych przez świadków epoki, którzy już odeszli. Pan Janusz Rosikoń jako wydawca, współautor wielu książek, wielokrotnie stykał się i publikował też takie zapisy, świadectwa pamięci. Taką pierwszą książką bardzo ważną na ten temat jest Szlak nadziei, Odyseja Armii Andersa, w której znaleźliśmy razem z autorem Normanem Davisem setki świadectw. Ba, w tej chwili wydajemy serię małych książek, właśnie niedługo się ukaże 37 tom. I cały czas napływają świadectwa, bo w momencie, jak się okazało, że poruszyliśmy troszkę środowisko, powiedzieliśmy, zwróciliśmy się z apelem poprzez platformę internetową do ludzi, którzy coś pamiętają, mieli w rodzinie kogoś, czy sąsiada nawet, o świadectwo, nadsyłanie zdjęć, pamiątek, to okazało się, że jest tego sporo i materiał, który zgromadziliśmy, jest ogromny. No, sama książka, ta główna książka ma 600 stron. Jest tam dużo wyjątków z pamiętników, dużo zdjęć rodzinnych, ba kilka dni temu miałem maila ze Szwajcarii, że ktoś odnalazł swojego ojca na zdjęciu. Pyta się, skąd jest to zdjęcie, może macie jeszcze więcej. To wszystko, ten powrót właśnie do źródeł powoduje duży ruch społeczny. I przyznam się, że jak z panem Jackiem Mycielskim siedziałem w pokoju, w którym jest skrzynia obok skrzyni z tymi wszystkimi pamiątkami, było trudno wybrać je do książki. I też zdaję sobie sprawę z tego, że to dziedzictwo, tak jak i tamto, i całe nasze dziedzictwo, wymaga dużej pracy po to, żeby je zatrzymać. Nad tymi zdjęciami siedziałem godzinami, żeby wydobyć z nich to, co zostało stracone przez czas. No, zdjęcia, wiadomo, że w jakimś momencie blakną, są coraz mniej wyraźne. Tak samo filmy, zdjęcia są poniszczone, ogląda się je, gdzieś przechowuje. Przecież to archiwum najpierw wędrowało chociażby z Borynicz, które potem po piwnicach, po strychach. A czy jeżeli się takich zdjęć nie zdigitalizuje, to grozi im, że one same z siebie po prostu zniszczają? Tak, znikną. W jakimś momencie znikną. No muszą. Taka jest fizyka. Czyli co? Czy jeżeli my nie zajmiemy się zdjęciami, żeby je digitalizować, to z czasem one muszą wyblaknąć, zniknąć, tak? Tak. Być może przyszłe pokolenia znajdą jakiś
jakiś sposób, żeby z tego niczego wydobyć coś. No tak jak konserwatorzy z obrazów potrafią wydobyć coś, czego normalny człowiek nie widzi. Nie wiem. Na razie powinniśmy je digitalizować, żeby je uratować. Więc apel do naszych też słuchaczy, naszych widzów, jeżeli mamy w domu jakieś pamiątkowe, archiwalne zdjęcia, to warto je zdigitalizować, bo pozostawione same z siebie mogą zniknąć. I myślę, że podobny apel możemy skierować także w sprawie różnych pamiętników, zapisków, wspomnień, bo kto wie, czy nasi przodkowie nie pozostawili czegoś takiego i warto to wydawać, albo warto też ich namawiać do tego, żeby takie rzeczy wydawali, bo panie Jacku, czy pan zmusił, namówił swoją mamę w wieku 80 lat, żeby to wszystko spisała? Jak to było? Nie, zarówno moja matka, jak i mój ojciec powiedzieli, robimy to dla was, na waszą prośbę, na wasze życzenie, bośmy oczywiście chcieli wiedzieć różne rzeczy, a to, co się mówi, ucieka, a skrypta manent, więc poza tym to była tradycja, moja babka z jednej strony, z drugiej dziadek, wszyscy pisali, nawet jest szereg rzeczy. Mój ojciec na przykład pisał, leżąc w okopie, w czasie strzelaniny, gdzieś tam jako żołnierz, bo mówi, ołówkiem tam pisał, bo mówi, nie wiem, może ja już z tego nie wyjdę, więc żebyście wiedzieli, co tu, kto tu było, kto widział, i tam opisy różne, to jest część moich pamiętników mojego ojca. Była taka tradycja, mój dziadek Zygmunt Breuer-Platter, czyli ojciec autorki tej książki, siedział w więzieniu w austriackim i też pisał. Moja babka pisała, potem jakieś coś zabawnego, jakieś myśliskie wspomnienia, kto, co, gdzie powiedział, strzelił, jakieś przemówienia. Pisali to. Moja mama w dodatku się często bawiła. Ja mamy jakieś zeszyty, gdzie mam jakieś, pisze żarty, nie wiem. Tak się z tego cieszyłem. Nawet zapamiętuję, tego nie czytam teraz, ale już mam w głowie poezja. Nie wiem, czy panowie znają taki utwór. Zaczyna się tak. Kobieto, puchu marny, ty tak jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto zwiedził pusz litewskich bezkresne głębiny, kto dotarł aż do środka. I cały czas potem takie coś, wszyscy ryczą ze śmiechu, a mama bez końca potrafiła. Więc to samo z pieśniami jakimiś, pieśni ludowe, białaczowskie, mama śpiewała, pisała teksty. Mam to, te różne rzeczy. Umiałem te różne rzeczy śpiewać, bośmy to jako dziecko mieli zakodowywane. Szliśmy odprowadzić krowę do państwa Jończyków, to się szło mniej więcej przez 40 minut w jedną stronę, oni się dała, a mama mi coś tu śpiewała, albo wykładała Biblię i tam ucieczka do Egiptu, czy nie, wszystko to już miałem. Właśnie to się tak odbywało. Ta historia pana mamy zaczyna się w roku 1906, czyli jeszcze przed pierwszą wojną światową. Ciągnie się do roku 2006. Rzeczywiście przez 100 lat snuje się ta opowieść i ona przedstawia te losy burzliwe tej warstwy społecznej, klasy społecznej ziemiaństwa, na przykładzie tej konkretnej rodziny. Co z tej historii, zwłaszcza tej, której pan nie pamięta, sprzed pańskiej rodziny, najbardziej utkwiło panu w pamięci? O, muszę się chwilę zastanowić. Bardzo przeżywałem różne rzeczy uprzednie, nim moja mama zaczęła pisać, czy powiedzmy już była w stanie pisać jakieś pamiętniki, pisała, co się stało przed jej urodzeniem. Co się stało w rodzinie, są tam fotografie, są różne i na przykład jakieś historie miłości, małżeństwa, jak to się odbywało. Same zaręczyny mojej matki, no bardzo to przeżyłem i zauważyłem, że mamy to zakodowane w głowie. My, jej dzieci, bo moje rodzeństwo z tego, co widzę, też. Nie było wielkich wahań, nie było długiego okresu poznawania się. Troszkęśmy o sobie wiedzieli, spodziewaliśmy się takich, a nie innych zachowań. Wiedzieliśmy o takich innych wartościach, ciach mach, bardzo szybko. I potem to działało. Nie mam takie szczęście, że niedawno święciłem złote wesele.
Złote Wesele, czyli 50 lat stażu małżeńskiego. Wszyscy się mnie pytają, który rok jest właściwie najtrudniejszy, więc jak byłem rok po ślubie, mówiłem, że pierwszy, potem mówiłem, że trzeci, jak byłem trzeci. Teraz mówię, że 50. Ale to wszystko, tego typu, powiedzmy, zachowania, tego typu podejście do życia, do małżeństwa, do wychowania dzieci, do religii, do patriotyzmu, wszystko to odnajdujemy i to są fakty. To nie jest jakiś tam komentarz. Nie. Kto co zrobił, jak się zachował, jakie były tego konsekwencje. Pan mieszka na stałe we Włoszech i wielu potomków znamienitych rodów szlacheckich w Polsce również znajduje się dzisiaj na zachodzie Europy. Pan Janusz Rosik, z racji swoich zawodowych obowiązków, często bywa za granicą i wiem, że pan się zatrzymuje często u takich rodzin, odwiedza je, też stara się archiwizować różne dokumenty, zwłaszcza fotograficzne archiwa. Czy rzeczywiście pan odnajduje w tych domach ten etos szlachecki, ziemiański, który oni wynieśli z Polski? Czy to się jakoś da odczuć w jakiś sposób? Odnajduje nie tylko etos, to widać, jak się wchodzi do domu, ale odnajduje też język. W tych domach, mimo mieszanych małżeństw, mówi się po polsku. Dzieci znają język polski. I jest oczywistością, że to jest język, którym w domu się na co dzień posługuje. I nie komórka jest najważniejszą rzeczą, nie telewizor, tylko właśnie życie rodzinne. Także pan rację, odwiedzałem, ostatnio byłem w przepięknym Clartedie we Francji, gdzie też żyją potomkowie jednej ze znaczniejszych rodzin przedwojennych. Też jakimś cudem udało się uratować trochę zdjęć, bo w momencie, kiedy wszystko się wali, bierzemy i uciekamy z czymś, co jest najcenniejsze. To chcemy uratować. I okazywało się, że najcenniejsze jest pamięć, pamiątki. Nie rzeczy, które mogą stanowić jakąś wartość materialną. Nie. To jest ważne. I faktycznie mam, dzięki zresztą takiej uprzejmości pana Jacka Mycielskiego i innych, w swoim archiwum zdjęcia, które myślę, że spokojnie przetrwają mnie jeszcze może kilka pokoleń, bo myślę, że zdigitalizowane zdjęcia nauczymy się chronić. Dyski też padają. Nie wiemy, jak to długo będzie, ale mamy nadzieję, że to będzie uchronione, tak jak te rodziny uchroniły właśnie wartości. I za chwilę o tych wartościach porozmawiamy. Teraz chwila przerwy. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalsza część naszej rozmowy.